29 grudnia zaczynamy moczenie liliowców. Jedne miały na sobie bardzo mocny biały nalot, więc są moczone w wodzie utlenionej. Do woreczków strunowych nalałam wody utlenionej, która powoduje, że bardzo fajnie miękną skorupki, ponieważ leżakowały sporo czasu w lodówce, są twarde. Reszta wody. I teraz to ląduje wszystko nad grzejnik. Czekamy. Tu na zdjęciu mamy widoczne już zalążki korzonków, także w takiej postaci nasionka lądują do ziemi. Robimy dołek. Korzonki kierujemy ku dołowi i wsadzamy do ziemi. Mamy 13 stycznia. Część nasion już wylądowała w ziemi. A tu mam takie uporciuchy straszne, którym tylko podmieniam wodę. Tutaj musiałam dodać więcej wody utlenionej i wsadziłam do szklanki. Nie chcą puchnąć, szczelać. Także czekamy na te uporciuchy, a jutro pójdziemy zobaczyć, bo widziałam, że już w ziemi zaczyna się kiełkowanie. No i widać tutaj, jak ziarenko wsadzone z takim właśnie korzonkiem, ładnie usytuowane, przykryte, ziemia wilgotna i zaczyna nam puszczać. Tu mamy 14 stycznia. A tu już mamy na dzień 17 stycznia. Już widać ładnie, jak liliowce zaczynają podrastać. Część nasionek dalej leży w wodzie. Nie chce pękać. Mimo że dałam wodę utlenioną, która powoduje, że miękną nasionka, to jeszcze są takie uparte. Zobaczcie. Także na dzień dzisiejszy już mam kilka liliowców. Pięknie idą do góry, wilgotność utrzymywana, jaśniutko, ciepło, także na razie zostają w domu, a gdy troszeczkę podrosną nam liście, wyniosę je do ogrodu zimowego, tam będą chłodniej miały w nocy i jasno. Także czekamy na kolejne wschody i aby te nowe nasionka nam zaczęły pękać, bo liliowce mam bardzo ładne. Tutaj również mamy tą metodę woreczkową, która jest teraz w modzie. Tak robiłam w tamtym roku, także te uparciuchy wsadziłam sobie do woreczka, nalałam wody. Perlit sobie bardzo dobrze tą wodę wchłonął, także będzie utrzymywana wilgoć, będzie ciepło i teraz zaobserwujemy, czy to jej bardziej przyspieszy. Wymoczone oczywiście były w tej wodzie utlenionej i takie już powiem Wam, że zrobiły się ładne, grubsze, także skorupka pewnie zmiękła, no i powinno nam szybciej to wystartować. Tutaj mamy drugą odmianę, również do woreczka wsadzone. Ta odmiana tutaj teraz widoczna, część nasionek wykiełkowało, ładnie już idzie w górę, a te tutaj cztery nasionka, no, strajkują. Czekają na wiosnę, chyba tak jak ja. Także bardzo fajnie można wysiać liliowce w wodzie, jak również w woreczkach. Oczywiście liliowce również same wysiewają się w gruncie. Nasionko spadnie, ale to trzeba już same wiosny przy pieleniu obserwować, żeby nie zniszczyć młodego okazu. Również zebrałam nasionka choi. Ostatnio też Wam pokazywałam, że choja zawiązała mi nasiona i ma taki, widzicie, puszek, latawce. I sporo nasion uciekło. To są tak malutkie te nasionka, ale część wsadziłam sobie na wacik. Zobaczę. A te oczywiście będę robiła różne próby i metody, bo pierwszy raz będę wysiewała choje. Także zobaczymy, czy te na waciku nam będą fajnie kiełkować. Także tutaj mamy położone trzy, te górne, czwarte to nie jest
chyba prawdopodobnie nie zostało zapylone, ponieważ oderwałam, ono jest bardzo malutkie. Także tu mamy trzy nasionka i na pewno Was będę informować, czy na takim właśnie wacikowym będzie nam kiełkować choja. Tak, uzyskałam sobie nawet aloesa, położyłam nasionka na wacik mokry. Cały czas utrzymywana jest wilgoć, żeby nie wysuszyć. Także będę obserwowała, czy metoda wacikowa jest fajna, a resztę nasion wysieję. Położę tylko na ziemię i będę zraszać, tylko nie, żeby mi nie uciekło, a część nasion przykryję ziemią. Także zobaczymy, która metoda i czy te nasionka w ogóle nam wykiełkują.